Hej, cześć, siemanko, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Rogalik, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Pod ostatnim filmem w pierwsze 15 minut zostawiliście 500 lajków, a Good Knife a Safari Mesh wygrywa ta osoba, która w tym momencie wyświetla wam się na ekranie. W dzisiejszym odcinku macie do wygrania Bowie Knife Stained, ponieważ obiecałem, że za każde 100 łapek w pierwsze 15 minut trwania tego filmu będzie o $10 więcej, także proszę bardzo, macie dla was nóż. Aby go wygrać, wystarczy zostawcie subę, zostawić komentarz w stylu Bruce'a, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz lajka pod tym filmem. Pamiętajcie, że pierwsze 15 minut trwania tego filmu, 100 lajków to 5 euro w kolejnym giveawayu, a ja dzisiaj przechodzę sobie już do filmu, gdzie będę pokazywał wam 4 prawdopodobnie nowe noże do Counter-Strike'a Global Offensive i myślę, że możemy sobie zaczynać. Do zobaczenia w filmie, cześć! Okej, a więc pierwszym nożem, który chciałbym wam przedstawić w dzisiejszym zestawieniu, jest to nóż Tiger Shark. Jest on dostępny w warsztacie już od długiego, długiego czasu, ale myślę, że większość z was do tej pory go nie widziała. Nóż o nazwie Tiger Shark powstał z pomysłu wyglądu rekina żarłacza tygrysiego, który jest stosunkowo największym przedstawicielem rodziny żarłaczkowatych. Oczywiście jest on zrobiony na kształt jego kła, a służył on głównie na Islandii, gdzie to sami robili sobie noże przedstawiciele tej oto rasy i mogli upolować sobie nim zwierzynę. Był to naprawdę bardzo mocny nóż, który nie mógł się tak bardzo łatwo zniszczyć jak reszta jego poprzedników i różne inne tego typu noże i myślę, że fajnie by on wpasował się w tematykę Counter-Strike'a Global Offensive. Dajcie znać wy również w komentarzu, czy taki nóż wam by się podobał, bo mi osobiście bardzo i taka kosa fajnie by było, gdyby została dodana do gry. Ma ona swoje zalążki historyczne, ale oczywiście fajnie by było, jakbyśmy zobaczyli ją w nowoczesnej grze, takiej jak Counter-Strike Global Offensive. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzu. Kolejną kosą, którą chciałbym wam przedstawić w dzisiejszym materiale, jest Ninja Throwing Knife. Tak, jest to zwykły shuriken w kształcie noża, który był używany przez ninja w starożytnej Japonii i jest on używany do teraz. Nóż był używany do patroszenia zwierzyny po upolowaniu, był on naprawdę bardzo ostry oraz bardzo wytrzymały, zbudowany z naprawdę niesamowicie twardych materiałów. Jest to naprawdę bardzo fajna kosa, która mogłaby pasować się w tematykę Counter-Strike'a Global Offensive i pewnie znalazłaby swoich zwolenników. Większość kos w Counter-Strike'u była dodawana dosyć pochopnie i wydaje mi się, że taki nóż byłby lepszy niż na przykład Falchion czy różne tego innego typu rzeczy. Dajcie znać w komentarzu, czy wam ta kosa również się podoba tak jak mi i naprawdę fajnie by było, gdyby została ona dodana do gry. A ja w komentarzu przytnę serduszko, napisz, która kosa po prostu ci się podoba. Kolejną już bardzo abstrakcyjną kosą w dzisiejszym materiale będzie topór, który znalazłem u jednego youtubera, który przedstawia customowe modele do broni. Oczywiście fajnie by było, gdyby taki topór został dodany do gry, aczkolwiek myślę, że nie pasują do tematyki Counter-Strike'a. W tym momencie na ekranie pokazują wam się różne skiny do tej kosy i myślę, że fajnie by było, gdybyście ocenili taką kosę w komentarzu. Fajnie by było, gdyby została dodana do gry, czy może o to nie. Wybór zostawiam wam, mi osobiście ta kosa nie pasuje, ale znalazłem ją w internecie, więc fajnie by było, gdybym ją wrzucił w dzisiejszym zestawieniu, bo to oczywiście w dzisiejszym zestawieniu pasuje. Kolejną już bardzo nowoczesną kosą używaną we współczesności przez praktycznie nas wszystkich leśniczych itd. jest Alpha Knife. Alpha Knife jest to nóż, który głównie wykorzystywany jest w leśnictwie do patroszenia upolowanej zwierzyny, bądź też do cięcia drewna czy różnych tego typu czynności. Jest to naprawdę bardzo wytrzymały nóż, który pozwala nam na wiele przepracowanych godzin z jego pomocą. Jest to naprawdę bardzo fajna sprawa, którą wydaje mi się, że powinniście docenić i napisać w komentarzu, czy taka kosa fajnie by było, gdyby została dodana do gry. Moim zdaniem tak, trochę unowocześnienie Counter-Strike'a fajnie by to zrobiło. Ja już wam dzisiaj dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, że zostawicie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję pod tym filmem, ponieważ bardzo, bardzo to motywuje mnie do dalszej pracy nad tworzeniem dla was nowych materiałów, także trzymam was za słowo, że tą łapeczkę w górę, komentarz i subskrypcję zostawicie. Dzięki wam bardzo, jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, siemanko, cześć!